Yeah, Mr. Diablo, I hope you get ready for me on Saturday, because Saturday night is gonna be my night. That day, you know, I'm gonna kick your ass, whip you badly. You better be ready. That's my message for you. Bye. Durodola, bądź gotów. Idę po ciebie. I za moment. Krzysztof Diablo Wodarczyk i Olany Ładziu Durodola. Mówiliśmy o tej sile ciosów jednego i drugiego pięściarza. Znakomicie zbudowany Durodola. No Durodola przede wszystkim jak na warunki pięściarza kategorii junior ciężkiej, cruiserweight, ma doskonały zasięg ramion. Wzrost, lewy sierpowy. No bardziej na nogach, wyżej ręce. Trzeba uważać na te potężne, bardzo mocne ciosy Durodoli. On dosłownie rozmontował wtedy obronę Dmitrija Kudryashova. Tak, ale trzeba pamiętać, że Durodola jest znacznie groźniejszy w momencie, kiedy da się czas, przestrzeń. On jest groźny w ataku, natomiast w momencie, kiedy przeciwnik jest aktywny, chodzi lewa ręka, nie daje mu się ustawić do tego, żeby rozwinął swoje akcje i kombinacje ciosów góra-dół, te możliwości zostają ograniczone. I dzisiaj duża zależność będzie od aktywności również w dystansie Krzysztofa Wodarczyka, żeby ten lewy prosty cały czas jakby blokował rozpoczęcie bardziej destrukcyjnego ataków ze strony Durodoli. Zdaję sobie sprawę, Krzysztof Diablo-Wodarczyk, z rangi tej walki, z tego, co ta walka dla niego oznacza. Jest to skoncentrowany. No i lewa ręka. Lewa ręka powinna tutaj chodzić jak żądło u Wodarczyka. Musi tą lewym prostym po prostu cały czas angażować, zatrudniać przede wszystkim psychikę, skupienie Durodolu, odbierać mu te elementy do przemyśleń, żeby przeprowadzić skuteczny atak. Lewy prosty, który ma otworzyć drogę dla ewentualnej prawej ręki Krzysztofa Diablo-Wodarczyka, ale ma również powodować to rozbijanie tych ataków Durodoli, które będzie reprezentant Nigerii bez wątpienia tutaj przygotowywał. I tak, jak wspominał Fiodor Łapin, ważne jest to praca na nogach. Prawo, lewo, nie wolno stanąć w miejscu. Proszę zwrócić uwagę, jak skoncentrowany jest Krzysztof Diablo-Wodarczyk, jak ręce trzymane blisko szczęki, to wszystko ma na celu ochronę przed tymi potężnymi uderzeniami, jakimi dysponuje ciemnoskóry pięściarz. Ładny lewy prosty i prawy. Dokładnie, aktywność lewej ręki, bardzo dobre zróżnicowanie płaszczyzny zadawanych ciosów przez Wodarczyka. Prawy na górę, prawy na dół, ale wszystko przez lewą rękę. Balans tułowia. Tutaj ta ruchliwość nie tylko nóg, ale i tułowia musi być na tak zwanym podniesionych parametrach. Pamiętamy tę wspaniałą historię walk Krzysztofa Diablo-Wodarczyka, mistrz świata federacji, przecież IBF, potem federacji WBC. Ten IBF, te dwa stoczone pojedynki ze Steven USS Cunninghamem, najpierw wygrana, potem porażka, no i później Jacobę Fragomoni remis i następnie 15 maja 2010 roku zwycięstwo przed czasem i zdobyty pas federacji WBC. Dobre przepuszczenie ataku Durodoli z prawej ręki przez Wodarczyka. I koniec tego starcia, koniec pierwszej rundy, takiej na wybadanie się, na obserwacje zachowań rywala. Jeżeli ja strzelam lewym prostym, jak się zachowa wtedy rywal? Co ewentualnie mogę przygotować na późniejsze starcie? Taka, patrząc na tę pierwszą rundę, pierwsze starcie, taka cisza przed burzą. Proszę zobaczyć, to był ten lewy, obszerny lewy sierpowy, po którym już zatańczył delikatnie Olerun Ładziu Durodola. Pamiętajmy, że Durodola ma bardzo mocny cios, ale też, jak to się mówi, w momencie, kiedy zostanie precyzyjnie trafiony, tej odporności do końca takiej na przyjmowanie pojedynczych, mocnych, czy ciosów kombinacji nie ma. A więc no, patrzę w tej chwili na narożnik Durodoli, z jaką dużą cierpliwością trener próbuje go tam motywować. Zobaczymy, co się wydarzy, bo na pewno pewne zmiany w sposobie boksowania zarówno u jednego, jak i drugiego w drugiej rundzie nastąpią. Tak jest. Za moment drugie starcie. Jest sygnał od sędziego Roberta Gwortata i rozpoczynamy drugie starcie. Zaczyna lewym prostym Olerun Ładziu Durodola. Kilka tytułów na swoim koncie Durodola. Zaczął od tytułu West African Boxing Union, zdobyty w 2012 roku, potem WBC Continental w 2013 roku, kiedy to pokonał Wiktora Baragana. Później w 2015 WBC Silver, właśnie po nokaucie na Dmitriju Kudryashovie.
dobre odejście Krzysztofa Wodarczyka na nogach, nieudane, a tak ze strony Durodoly. Widać, że ma kłopoty troszeczkę koordynacyjne. Durodola nigdy nie był zawodnikiem, który potrafił boksować zawodnikami, którzy dobrze się poruszają na boki, w lewo, w prawo. Taką taktykę jak na razie wykonuje tutaj Krzysztof Wodarczyk. Poza tymi pojedynczymi atakami widać, że Durodola będzie szukał kontaktu do poważniejszych rozwiązań. To dokładnie ćwiczył Krzysztof Diablo Włodarczyk z trenerem Fiodorem Łapinem, a więc poruszanie się po ringu, bez ciosów, sama praca nóg, praktycznie po całej płaszczyźnie ringu poruszanie się, trzeba uważać, próbował już tam ustrzelić swoim potężnym prawym Durodola. I lewa ręka powinna już tutaj u Włodarczyka być aktywna, pracować, tutaj nie dawać miejsca poza tą dobrą defensywą, odejściem nogami, również powinien być skuteczny atak na dystansie tą lewą ręką. Aż piękny podbródkowy, znakomicie się tam znalazł Krzysztof Diablo Włodarczyk. Widać, że czyta tę walkę Diablo, że patrzy, analizuje poszczególne ruchy swojego rywala. To jest to doświadczenie wyniesione przez Krzysztofa Diablo Włodarczyka w tych 59 stoczonych do tej pory pojedynkach. To jest 60. walka Diablo na zawodowym ringu. Ale to była bardzo dobra akcja. Na lewym wyprostowaną rękę Durodoly wszedł do środka Krzysztof i lewy podbródkowy. Poza tym jest... Cały czas jest w ruchu, doskok z lewym sierpowym ze strony Włodarczyka. Szuka odpowiedniego momentu Durodola do rozpoczęcia ataku. Próbuje przez lewą rękę podejść, ale jak na razie za bardzo ruchliwy jest Włodarczyk w tej drugiej rundzie. Bardzo ładny podwójny led, piękne zejście, znakomity unik Krzysztofa Diablo Włodarczyka. I błyskawicie środek ringu. Tak jest, cały czas nie ma stania. Cały czas to w jedną, to w drugą stronę. Porusza się w tym momencie Krzysztof Diablo Włodarczyk. Nie lubi boksować z takimi pięściarzami o wyłaczu Durodola. Piękne zejście znowu z linii ciosu. Dokładnie. Za wolny jest Durodola jak na razie w tej fazie pojedynku dla Włodarczyka, który tutaj zmienia ustawienie. Prawy podbródkowy. Minimalnie przestrzelony. Troszeczkę zabrakło, ale akcja bardzo ładna przy takim zejściu. Prawo skos w dół, wystrzelił prawym podbródkowym Krzysztof Diablo Włodarczyk. No próbuje szukać tego bezpośredniego kontaktu Durodola. On się czuje najlepiej w krótkim dystansie, wtedy rozpoczyna bardziej zdecydowany atak. Druga runda już za nami. Więcej ciosów, ciekawsze akcje już były. Zaczyna jak gdyby troszeczkę otwierać się Krzysiek. Dokłada do kolejne akcje do swojego repertuaru i słusznie, i bardzo dobrze. Na razie Durodola zupełnie bez pomysłu. Piękne zejście i znakomity podbródkowy. Tak, do środka. Lewy podbródkowy na lewy prosty Durodoly. To jest akcja taka wymagająca dużej koncentracji, szczególnie w pierwszej fazie pojedynku, wtedy kiedy przeciwnik nie jest jeszcze zmęczony. Przed tą walką Krzysztof Diablo Włodarczyk 10 lutego w Nysie wygrał przed czasem z Adamem Gadajewem. Tam kontuzja ramienia, Gadajew nie wyszedł do trzeciej rundy. Z kolei Olan Rewadżu Durodola boksował, przegrał przed czasem z Maksimem Własowym. Wówczas stawką tego pojedynku był wakujący pas WBC Silver w kategorii oczywiście junior ciężki. Ale tymczasem rozpoczynamy trzecie starcie. Zwykłe skupienie u Krzysztofa Diablo Włodarczyka, pełna koncentracja. No i że dobrze Włodarczyk powtarza ataki, szczególnie z lewej ręki, przydałby się też również podwójny lewy prosty, żeby, jak mówię, zabrać czas na przygotowanie Durodoly bardziej zdecydowanej konfrontacji. Jak mówił Krzysztof Diablo Włodarczyk, styl boksowania, jaki prezentuje Nigeryjczyk, bardzo mu odpowiada. On lubi właśnie takich pięściarzy. Skraca. Próby podjęcia przez Durodolę, przede wszystkim skracania dystansu, ale tak na razie nie niweluje ten
ten element ataku Wodarczyk. Jakby, proszę zobaczyć, jak ostrożnie jest Krzysztof Diablo Wodarczyk. Absolutnie błyskawicznie ucieka spod lin w momencie, kiedy tylko skraca dystans, kiedy no, blokuje mu troszeczkę przestrzeń w ringu Durodola natychmiast. Środek ponownie, ewentualnie tak jak przed momentem clinch. Też zmusić Durodolę do tego, by on podjął aktywność, by zaczął się frustrować, to ewentualna okazja do tego, by później spróbować skontrować rywala. No dokładnie, no ale lewa ręka musi tutaj Wodarczyka pracować. Nawet jeśli ona nie dochodzi do celu, to przede wszystkim nie pozwala ustawić się do bardziej skutecznego ataku Durodoli. Piękne zejście przed momentem, znakomicie Krzysztof Diablo Wodarczyk. Ostatnio centymetry pięć Durodoli minęła jego głowę. Ale Krzysztofa Diablo Wodarczyka już w tym miejscu nie było. Lewy prosty. Taki angażujący. No, próbuję zamknąć tutaj Wodarczyka przy linach w narożniku Durodola. Teraz bardziej przyspieszył tutaj podejście, jeśli popełni... On będzie próbował w ten sposób zaatakować, zamknąć Krzyśka, zamknąć mu drogę ucieczki, by gdzieś tam ustrzelić, ulokować swoje potężne uderzenie. 10 sekund do końca trzeciego starcia. Koniec trzeciej rundy. Bardzo konsekwentny jest w tym, co robi Krzysztof Diablo Wodarczyk. Widać, że tutaj jest stuprocentowa realizacja zaleceń Fiodora Łapina. Nie ma bijatyki, jest boks, to o czym mówił promotor Andrzej Wasilewski. Oczywiście, no bo wiadomo, że jest Durodola w momencie skrócenia dystansu, jest bardzo niebezpieczny. Potrafi zadawać kombinacje góra, dół. Ma mocne uderzenie z obu rąk, więc tutaj no, te elementy muszą być zredukowane do minimum. A jak na razie udaje się to Wodarczykowi w 100%. Myślę, że Durodola będzie próbował przyspieszyć swoje akcje ofensywne, ale wtedy ma prawo też popełnić błędy, które można będzie wykorzystać. Bardzo pragnie, chciałby, marzy o tym Krzysztof Diablo Wodarczyk, by efektownie wygrać, rozstrzygnąć losy tego pojedynku na swoją korzyść i potem znowu zapukać do tej ścisłej, absolutnie światowej czołówki i poboksować jeszcze o pas mistrza świata. No, przypomnimmy, Aleksandr Usyk, mistrz świata federacji WBC, WBA, Murat Gassiev, IBF również Murat Gassiev. Cały świat czeka na pojedynek ten unifikacyjny pomiędzy Usykiem i Gassievem. No dobra, akcja Wodarczyka, lewy na tułów. Znaczy lewy sierpowy zablokowany przez Durodolo, ale natychmiast doszedł do celu lewy na tył pod prawy łokieć Nigeryjczyka. No, teraz szuka tej lewej i prawej ręki Durodola. Podkręca tempo. No, warunki fizyczne są absolutnie po stronie Durodoli. To widać na pierwszy rzut oka, muskulatura, większy zasięg ramion, wyższy. No, a więc trzeba tutaj... No, szybkość, to musi tak być z kolei atut Krzysztofa Diablo Wodarczyka. Mówi o tym Fiodor Łapin, kiedy rozmawiałem z nim na temat przygotowań. Mówi, że owszem, siła to jedno, ale w przypadku walki z Durodolą to szybkość i przede wszystkim praca na nogach. To będą klucze, niezwykle ważne aspekty, które mogą poprowadzić i poprowadzą Krzysztofa Diablo Wodarczyka do zwycięstwa. Bardzo ładnie i umiejętnie teraz w defensywie. Tą lewą ręką zablokował najpierw dół, potem górę Diablo Wodarczyk. Patrząc w tej chwili na walkę o Larładżu Durodoli z Krzysztofem Diablo Wodarczykiem, bardzo mocny prawy, minimalnie przestrzelony przez Nigeryjczyka. Nie, to chyba jak ktoś spodziewał się fajerwerków, bójki i ten może czuć się delikatnie zawiedziony. To jest strategia. Tutaj są te ringowe szachy, które no, oglądamy. Tak to trzeba określić, bo wiadomo, że ta bezpośrednia konfrontacja, no powiedzmy, z tak silnie zbudowanym i mocno bijącym zawodnikiem, no to nie ma sensu przynajmniej w pierwszej fazie pojedynku. Trzeba wyczekać, zobaczyć, jaką prezentuje dyspozycję i mówiąc krótko, wyboksować go sprytem, cierpliwością i pomysłem na
Konsekwencja, konsekwencja w realizacji założonego i przygotowanego wspólnie z trenerem planu. No podobnie było, pamiętasz, Andrzej, w walce o tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej pomiędzy Anthony Joshua i Josephem Parkerem, gdzie również każdy myślał, że będą fajerwerki w ringu. Tymczasem ta realizacja z żelazną konsekwencją tej strategii spokojnego boksowania pozwoliła wygrać Joshua ten pojedynek. Ładny lewy. Tak, dobry lewy prosty Wodarczyka, ale zamyk. Szuka tak. Tamtej prawej ręki, miejsca na prawą rękę Durodola. Próbuje zamknąć tutaj Wodarczyka przy rynach. Przyspieszył teraz, prawie już biega za nim. Trzeba tak to zdecydowanie określić. Zdaje się sprawę, że przegrywa ten pojedynek do tego momentu. No i praca na Krzyśka. Prawo, lewo, w jedną, w drugą stronę. Tak to ma wyglądać przez cały okres trwania tego pojedynku. I brawa dla Krzyśka. Tutaj na naszych kanałach Golden Watchu Durodola mówiłem o jego walce z Maksimem Własowem. Jako amator Durodola, bowiem ma tam podbudowę oczywiście amatorską, pięściarz Nigerii. Reprezentował Nigerię na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Walczył w kategorii do 91 kg. Przegrał z Osmajem Akostą, Kubańczykiem, późniejszym brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich. No i zdecydował się od 2011 roku na karierę zawodową. No i ten imponujący bilans, ten procent, odsetek ciosów walk zakończonych przed czasem. 78% zakończone walki przed czasem. Lewy prosty, tak zaczyna Durodola. Także przydałoby się, żeby Krzysztof Diablo Wodarczyk uruchomił swoją lewą rękę. Jest lewy. No piąta runda, a więc tego pojedynku zakontraktowanego. Ładny lewy. Tak, do taki lewy się podejść. Kontrujący lewy, podbródkowy. To są akcje bardzo takie, powiedziałbym, odważne jak na tą fazę, ale widocznie wchodzi w tempo, czuje ten dystans Krzysztof Wodarczyk, ruch lewy, w lewo, w prawo. No, próbuje Durodola, widać, skrócić dystans, ale jest za wolny na nogach. No doskonały prawy na tułów. I to dwa, najpierw lewy, potem prawy na tułów. Także próbuje ciosów na tułów Durodola, ale jakby nieprzygotowana była zupełnie ta akcja. Natomiast no, analizowali wspólnie z Fedorem Łapinem wnikliwie walki o Larumadzu Durodoli. I wiedzą dokładnie, mówi o tym Fiodor Łapin, w których elementach Durodola czuje się świetnie, a więc właśnie walka statyczna. Coś, na co nie pozwala mu teraz Krzysztof Diablo Wodarczyk. Próba prawego podbródkowego przed momentem. Uszczelnia gardę Durodola i próbuje z blokiem podchodzić. Czasami na tułów widać, nie trafił parę razy na górne partie i rozpoczął w tej chwili z blokiem od razu prawy na tułów. Szuka tutaj tego bezpośredniego kontaktu. Narożnik Durodoli podpowiada, że balans ok. Znowu spod lin na środek ringa. Krzysztof Diablo, lewy i prawy. Troszeczkę niedokręcony ten czas. Ale kiedy popatrzymy, w jaki sposób buduje swoją akcję ofensywną Nigeryjczyk, jak szuka, a dwa, trzy potężne ciosy z prawej ręki. Ładnie zszedł w tym momencie mu z drogi Krzysztof Diablo Wodarczyk. Zabrakło troszeczkę tego wejścia w drugie tempo polskiego pięściarza. Lewy prosty. Dokładnie, teraz ta lewa ręka powinna częściej zatrudniać uwagę Durodoli. Bardzo podwójna garda, schowany szczelnie. Ta defensywa Krzysztofa Diablo Wodarczyka niezwykle istotna. No, zauważył Durodola, że Wodarczyk przede wszystkim blokuje, podnosi wysoko lewą ręką, czyli przygotowany na atak z prawej ręki, więc tutaj uruchomił prawy na tułów bezpośredni.
O, tak jak w tej chwili, tak. Ale trzeba uważać, ostatnie sekundy, podkręcił tempo Durodola, rzucił się do takiego szaleńczego ataku, trzy mocne ciosy i tam mierzy pod lewy łokieć Krzysztofa Diablo-Wodarczyka. On już nie ma wyjścia, ponieważ nie trafił parę razy prawą ręką na górne partie, to zmienił natychmiast scenariusz, bo po lewym próbuje trafić ten prawy na tułów z dołu. Po raz kolejny tym lewym, tutaj oglądamy powtórce, jak po raz kolejny tym lewym sierpem potrafi oszukać Durodolę Krzysztof Diablo-Wodarczyk. No, bardzo dobra akcja Wodarczyka, bo jeśli zadaje lewy sierpowy, natychmiast Durodola musi go zablokować i robi jakby miejsce na prawy na tułów, tak jak w tej chwili. Także to jest bardzo dobre rozwiązanie. Pora na szóste starcie, a więc wkraczamy w drugą część tego pojedynku. Lewy prosty z podejściem pod rywala. Szuka dołu Durodola, więc kontynuuje to, co rozpoczął w poprzedniej rundzie. Piękny podwrótkowy, znakomicie znalazł tam miejsce Wodarczyk. To po raz kolejny taką akcję przeprowadza. Tak, spóźnia się tutaj z racją. Idealnie trafiony teraz. Mocny prawy, ale zamyka Durodola bardzo konsekwentnie tutaj. Widać pole ringu, stara się, zmienił już pozycję na Mańkuta, a więc prowadzi. Próbuję tutaj różnych rozwiązań. Powrót do normalnej pozycji. Idealnie trafiony! Znakomicie po odchyleniu lewy sierpowy Krzysztofa Diablo-Wodarczyka. Aż zatańczył na nogach Durodola i kolejny prawy tym razem spadł na głowę Nigeryjczyka. Dokładnie, odczuł ten cios Nigeryjczyk. W tej chwili widać, że... No, pokazały się gwiazdki Nigeryjczykowi, trafiony bardzo mocnymi dwoma ciosami przez Krzysztofa Diablo-Wodarczyka. Ale proszę zwrócić uwagę, Wodarczyk bardzo spokojnie, bez podpalania się, bez szaleńczego ataku. On wie, że spokojnie trzeba realizować przyjętą strategię. Tak, próbuje tutaj Wodarczyk ulokować ten prawy krzyżowy nad lewą ręką, dobrze, że wydłuża dystans. A w momencie zagrożenia clinch, tak jak w tej chwili, to jest typowo taktyczne rozwiązanie. Przede wszystkim no, utrudnia rozwinięcie ataku w krótkim dystansie Nigeryjczykowi. Ale już sprawdził w tym starciu, w tej szóstej rundzie wytrzymałość i odporność na ciosy Olane Ładżu Durodoli. On z pięciu przegranych pojedynków w swojej karierze, cztery przegrał przed czasem. Więc jak mówił Fiodor Łapin, są pięściarze, którzy bardzo mocno biją, ale również głośno padają. Dokładnie. Szczególnie tutaj widać, że ma kłopoty z obroną przed lewym sierpowym, gdzieś ta prawa ręka Durodoli wraca bardzo powoli do takiej bezpiecznej pozycji. Przytrzymuje teraz Krzysztof Diablo-Wodarczyk. Takiego dystansu tak. Troszeczkę zabrakło przy tym lewym prostym. Ostatnie sekundy szóstego starcia. Nie ma tutaj ataku Durodoli. Bardzo spokojnie podchodzi Nigeryjczyk teraz w końcu. Ja myślę, że te dwa mocne uderzenia, które przyjął od Krzysztofa Diablo-Wodarczyka, dały mu do myślenia. No na pewno, szczególnie ten lewy sierpowy doskonały trafił. Aby może na powtórkach zobaczymy tą akcję. Oto narożnik naszego pięściarza. Idealnie tutaj, bardzo ładnie wsadzony prawy nad lewą ręką Durodoli. Proszę, i piękny podbródkowy. I tutaj zatańczył delikatnie na nogach Nigeryjczyk.
Ładnie, także na czoło, w okolice czoła, lewy sierpowy. O tym, jak silny ma ten lewy sierpowy Krzysztof, no przekonało się kilku jego rywali, wśród nich m.in. Danny Green. Pamiętamy tę walkę 30 listopada 2011 roku, kiedy to przegrywał wyraźnie na punkty Krzysztof Diablo Wodarczyk, a w 11 rundzie znokautował Danego Greena. No, cios lewy sierpowy, pamiętam jeszcze w amatorskiej karierze, był takim ciosem koronnym Krzysztofa Wodarczyka. Ja pamiętam pierwszy sparing Tomka Adamka z Krzysztofem Wodarczykiem na Hali Gwardii. Wtedy prowadził jeszcze krótko chyba Zbigniew Raubo Wodarczyka i wtedy po tym sparingu powiedziałem do trenera, że no, jest to ciekawy zawodnik, który ma bardzo mocny lewy sierpowy. No i to później gdzieś tam potwierdziło jeszcze w wielu walkach. A przed momentem bardzo ładny prawy, przy takim unikiem rotacyjnym wyszedł spod lin Krzysztof Diablo Wodarczyk, jednocześnie kontrując rywala prawym sierpowym. I spokojnie, cały czas praca na nogach, nie ma stania w jednym miejscu praktycznie, jak nie w swoje lewo, to w prawą stronę przemieszcza się Krzysztof Diablo Wodarczyk. Ruchomy cel, nieuchwytny na razie i oby tak pozostało dla Durodoli. Tak, ma kłopoty Durodola tutaj ze znalezieniem odpowiedniego dystansu do własnego ataku. Próbuje tak jak w tej chwili podwójnym lewym, ale zbyt szybko przesuwa się, zmienia ustawienie Krzysztof Wodarczyk w stosunku do poruszania się Durodola na nogach. Tak, stosunkowo wolny jest Durodola. Nie nadąża za Krzysztofem Diablo Wodarczykiem i słusznie. Piękny podbródkowy znowu, idealnie znalazł tam miejsce polski pięściarz. Także przeczytał, widzi, co się dzieje w momencie, kiedy zaczyna gonić go Durodola, kiedy wyciąga tę swoją drugą, prawą, lewą rękę. Tam robi się miejsce właśnie na to, by przeszukać ciosu podbródkowy. Krzysztof Diablo Wodarczyk patrzy, jak ewentualnie zaatakować, z której strony podejść, jak skontrować swojego rywala. Ale jak Andrzeju tak obserwujemy, 40 sekund do końca siódmego starcia, ani Olan Reładziu Durodola, ani Krzysztof Diablo Wodarczyk żadnego zbędnego ryzyka tutaj nie podejmują. Obaj doskonale wiedzą, czym dysponują w rękawicach. Tak, no konsekwentna, żelazna taktyka ze strony Krzysztofa Wodarczyka przynosi jak na razie do tej pory efekty, przede wszystkim kontroluje pojedynek. No wiadomo, że mocowanie się bezpośredniej konfrontacji z Durodolą nie jest zjawiskiem pożądanym. Piękny podbródkowy! Tak, skontrował bardzo dobrze. Po raz kolejny. Idealnie wstrzelił się w tempo Krzysztof Diablo Wodarczyk. Teraz schował się za podwójną gardą. I proszę, to są te bardzo mocne ciosy, jakie potrafi wyprowadzić Olan Reładziu Durodola. Kiedy ma rywala na linach, kiedy potrafi mu zamknąć przestrzeń w ringu, to jest wtedy ten żywioł, który on uwielbia i tam wyprowadza te bardzo mocne ciosy. Tak, ale teraz przytrzyma Wodarczyka przy linach. Zobaczymy to może na powtórkach i zadał ten lewy na tułów. Tu a tutaj jest blokowany był. Tak, zdjęcia. Popatrzmy. No to nie jest to ujęcie jeszcze. Piękny to jest ten prawy, tak, wcześniej zadany przez Polaka prawy podbródkowy, doskonały. Idealnie tutaj. A więc zejście z linii ciosu, o właśnie, i wystrzelenie prawym podbródkowym, idealnie pod wyprostowaną lewą ręką rywala. Bardzo spokojnie w narożniku Krzysztofa Diablo Wodarczyka, bardzo spokojnie Fiodor Łapin tłumaczy swojemu podopiecznemu, co ma robić w ósmym starciu. Trzy rundy do końca tej walki. Przypomnijmy, Krzysztof Diablo Wodarczyk, czarne spodenki, Olan Reładziu Durodola, spodenki srebrno złote, walka w kategorii junior ciężki. Niezwykle ważny pojedynek, który może ukształtować przyszłość Krzysztofa Diablo Wodarczyka, byłego dwukrotnego mistrza świata. Ale Durodola w tej poprzedniej siódmej rundzie
Już widać, że miała na lyzę, bo w przylinach zamknął Wodarczyka. Już nie starał się trafić na górne partie, tylko próbował lukować dołów, lewy na tułów. On sobie zdaje sprawę, że tutaj już zbyt dużo czasu stracił na to, żeby ulokować mocny prawy prosty. Jest za wolny na nogach, nie ma odpowiedniego dystansowania, więc tutaj będzie szukał może szansy jednak ponowienia ataku na tułów, szczególnie lewym z dołu. Na razie ten sposób boksowania, ten styl prowadzonej walki odpowiada Krzysztofowi Diablo Wodarczykowi. Bardzo uważnie pracuje Diablo w defensywie. Bardzo ładnie pracuje na nogach, nie pozwalając się zamknąć Durodoli. No, ostrożnie. Uciekać spod linii środek ringu. Tak jest, to jest to miejsce, w którym powinien królować Diablo Wodarczyk. Myślę, że Nigeryjczyk będzie zdaje sobie sprawę z tego, że na punkty przegrywa ten pojedynek. Podwójny lewy prosty, troszeczkę i próba tego pracy pomocnego prawego prostego, którym próbował zaskoczyć Durodolę Wodarczyk. Słychać podpowiedzi z narożnika Durodoli, widać, mają na celu zaktywizowanie go. No i teraz, no ale dobry blok, dwa ciosy na tułów Durodolę, ale dobrze zablokowane i prawy, i lewy z dołu. Bardzo zwarty w defensywie jest Krzysztof Diablo Wodarczyk. Potrafi się schować naprawdę łokcie blisko ciała. Aczkolwiek pod lewym łokciem widać dość spory takie zaczerwienienie potężne od ciosów. Teraz lewy sierpowy Wodarczyka. Bez czasu, lewy, prosty i pięknie, prawy znowu nad lewą ręką Durodoli. Po raz kolejny taką akcję kontrującą przeprowadza Wodarczyk. Tak, ma kłopoty zamknięciem Wodarczyka, oczywiście zamknięte w cudzysłowie, skróceniem pola przemieszczania. Nie ma tutaj zejścia na prawą stronę ze strony Nigeryjczyka bardzo szybko, żeby zamknąć tutaj pole ringu. Sekundy ósmego starcia. Jak? Czy ruszy Durodola do ataku? Czy znowu spróbuje zamknąć gdzieś Diablo Wodarczyka? No nie, nie zanosi się tym razem, by podjął taki atak Nigeryjczyk. I myślę, że kolejna runda dla Krzysztofa Diablo Wodarczyka. Zdecydowanie. I 6 minut czystej walki pozostało nam do końca tego pojedynku. Runda 9 i runda 10. Doskonale wiedzą i Krzysztof Diablo Wodarczyk wspólnie ze swoim sztabem, że tutaj ani na moment nie mogą pozwolić sobie na tę koncentrację nie z takim rywalem jak Olan Rybadżu Durodola. Pseudonim God's Power, a więc ta Boża Siła, która drzemie w tych rękawicach. We wrześniu ubiegłego roku zwycięstwo w piątej rundzie z Manurojem Sadikim. W lipcu ubiegłego roku zwycięstwo w drugiej rundzie nad Karamem Nialiawilą. No i ta porażka przez TKO w piątej rundzie z Dmitrijem Kudryaszowem. Właśnie w tej drugiej walce Kudryaszow boksował mniej więcej tak jak Krzysztof Diablo Wodarczyk. Był bardzo ruchliwy, niezwykle aktywny w pracy na nogach. Tak, no i przede wszystkim w drugiej walce Kudryaszow uruchomił lewą rękę. Coś, czego w ogóle nie było praktycznie w pierwszym pojedynku. Dokładnie. I tutaj duże kłopoty miał z tym Durodolą. Dziewiąte starcie. Przedostatnie. Lewy prosty Krzysztofa Diablo Wodarczyka. Tak jak gdyby coraz częściej uruchamiał tę lewą rękę Krzysztof Diablo Wodarczyk. Próbuję Durodola tutaj nie pojedynczym lewym prostym, ale już nawet potrójnym szukać kontaktu z Krzysztofem Wodarczykiem. Ale mamy zobaczyć, że mamy dziewiątą rundę, dziewiąte starcie. Tutaj ten lewy prosty Durodoli tak zupełnie nieprzygotowany, bez wyczucia dystansu. Teraz bardzo ładnie. Lewy podbródkowy, prawy lekko bity z góry przez Diablo Wodarczyka. Idealnie. Szkoda, że przestrzelone te dwa ciosy. Próba przechytrzenia rywala, zaskoczenia.
Tutaj nie ma otwartej wojny, tutaj nie ma pięknych wymian. Tutaj jest ta żelazna konsekwencja, strategia, realizacja założonego planu i próba przechytrzenia rywala, złapania na jeden cios. Dokładnie. No teraz dobra akcja Polaka po raz kolejny, tak, przed tym ponad lewym prostym, bezpośredni prawy. No już poszukał tam prawej ręki Durodola, znakomicie zblokowany to przez Włodarczyka. Dokładnie wiedział, jaką akcję przeprowadzić, jak uderzy. Lewa ręka bardzo często uruchamiana przez Włodarczyka. Teraz także podwójny, potrójny, czasami lewy prosty. Taki absorbujący lewy sierpowy, potem błyskawiczna prawa ręka. Lewy prosty, bardzo ładny. Tak, bardzo dobry po zwodzie, z krokiem przód. Skraca dystans, podchodzi, podrywała nogami. Krzysztof Diablo Włodarczyk i bardzo dobrze, nie zostawia nóg z tyłu. Sekundy 9 starcia. Ach, poczekał, poszukał tamtego lewego sierpowego Krzysztof Diablo Włodarczyk. Poczekał, aż wejdzie w jego strefę Olan Ryłaczy Durodola. Dziewięć rund za nami. Te 9 rund z przewagą Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Tak, no konsekwencja taktyczna przede wszystkim, bardzo dobre poruszanie się na nogach, wytracanie dystansu. Z tym elementem widać w tej walce Durodola ma największe problemy. Znakowicie odrobiona lekcja przez Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Znakowicie przeczytany sposób, styl boksowania od Andrzeja Durodoli. Są zneutralizowane wszystkie te najmocniejsze punkty nigeryjskiego pięściarza. Oprócz tego parę razy bardzo mocno trafiony przez Polaka. Została ostatnia, 10 runda. No i najważniejsze, trzymać się założonego planu. Nie podejmować zbędnego ryzyka. Nie teraz, kiedy prowadzi, przynajmniej w mojej ocenie, na punkty Krzysztof Diablo Włodarczyk. No w tej walce liczy się przede wszystkim zwycięstwo i to jest rzecz najważniejsza. Priorytet, jak najbardziej. 10 runda, ostatnia. Podwójne lewy. Były te momenty, kiedy trafił mocnymi dwoma ciosami, kiedy zatańczył na nogach Durodola i wtedy widać było, że Diablo nie szuka nokautu, że on realizuje to, co przygotował właśnie na to spotkanie z tym pięściarzem. No, podwójny lewy. Tak, i to ze zmianą takiego ustawienia w lewą stronę kątowego, a więc no ma kłopoty. Piękny prawy. Tak, po raz kolejny. Spóźnia się z obroną Durodola, absolutnie. Nastawił się na atak, atak mu no, w tych przedziale 10 rund praktycznie się nie udał. W związku z czym stoi w miejscu, czeka, natomiast no, za szybki jest Włodarczyk w pojedynczych ciosach. Ja myślę, że tutaj na palcach jednej ręki możemy policzyć te akcje, kiedy próbował zamknąć Durodola Włodarczyka, albo udało mu się ewentualnie tyle skrócić dystans i przyblokować Włodarczyka przy linach. Cały czas praktycznie przez te 10 rund. Bardzo ładna praca Diablo. No tak, to o czym wspominaliśmy, Andrzeju. Neutralizujące te wszystkie najmocniejsze punkty nigeryjskiego pięściarza. Lewy na lewy. Szuka tam już miejsca dla prawej ręki. Oj, teraz podkręca tempo Durodola. Trzeba ostrożnie, trzeba uważać. Nie pozwolił się zamknąć Włodarczyk i teraz tak jest. Przy linach i na środek ringu. Lewy podbródkowy. Próbuję skrócić za wszelką cenę dystans Durodola. Zdaje się sprawę, że jeśli nie trafi Włodarczyka w tej 10 rundzie, to tą walkę przegra. Sekund do końca. Szuka gdzieś tam dołu figury Olanrzuadżu Durodola. Teraz rzucił się w pogoń za Krzysztofem Diablo Włodarczykiem, ale bardzo umiejętnie unika tych ataków Polak.
troszeczkę nieprzygotowana ta akcja. Podwójny lewy, krótki, piękny, znowu w swoją lewą, w swoją prawą stronę. Oj, trafiony teraz mocnym ciosem. I sklinczować, przytrzymać, bardzo mądrze. Sekund pozostało do końca. Podbródkowy poszukał tamtego miejsca, odepchnięty w tym momencie od Andrea Durodola. No i 10 sekund to już ostatnie ciosy, jeżeli jeszcze padną jakieś, i będziemy czekać na werdykt sędziów. No, myślę, że nie powinno to być problemu. Poczekamy na punktację. Walki numer 7 Gali Knockout Boxing Night 2 G2 Arena Rzeszów na zakończenie pierwszego historycznego kongresu sportu walki. No to najciekawsze fragmenty. Akcje bardzo ładnie przeprowadzone przez Włodarczyka. Piękny jest ten prawy sierpowy tam w okolice oka. Zwycięstwa na zawodowym ringu do tej pory Krzysztofa Diablo Włodarczyka, 38 wygranych przed czasem. Najpiękniej, 55 zwycięstwo w zawodowej karierze. No bardzo ważne, bardzo istotne przede wszystkim w sytuacji. Tak, tak. Oczywiście, to są te przepustka do następnych pojedynków, do następnych możliwości. Teraz kłania się i dziękuję wszystkim kibicom za ten doping, który tutaj był, Krzysztof Diablo Włodarczyk. No, mieliśmy pokaz takiego technicznego boksu, takich pięściarskich szachów w wykonaniu Krzysztofa Diablo Włodarczyka. To, jak potrafił się przygotować, jak idealnie i bardzo ładnie została zrealizowana ta założony plan przez Fiodora Łapina wspólnie właśnie z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem. Panie i panowie, to był main event Gali Knockout Boxing Night 2. Ale posłuchajmy werdyktu. G2A Arena Rzeszów. Sędziowie punktowi w walce wieczoru orzekli. Sędzia Arkadiusz Małek 98-92. Sędzia Krzysztof Bubak i sędzia Włodzimierz Gulc 97-93. Jednogłośnie na punkty zwycięża Krzysztof! Bardzo ważna wygrana walka w karierze Krzysztofa Diablo Włodarczyka.